No dobra, zaczynamy gotowanie, zaczęliśmy troszkę wcześniej, wybaczcie, ale to czynność, która zajmuje trochę czasu, ale jest niezbędna do tego, by zrobić pyszną kanapkę z serem. Tak, wezmę się za klasyk. Być może kojarzycie francuskie tosty, na różne sposoby przyrządzane. Croque monsieur, croque madame, czy to z szynką, czy to z samym serem, czy to z szynką i serem, obtoczone w jajku bądź nie. Ale jest wersja, którą chciałbym wam pokazać, do której ser nadaje się idealnie. Ale jest jeden sposób, który spowoduje, że z takiego tosta może przyjemnie pachnieć. I do tego potrzebna jest mi cebula. Cebula, którą odsączyłem na sitku, chrupiąca i zezłocona. Proces, który trochę zajmuje czasu, powolutku uprażona. Nabiera lekko słodkawego, karmelowego smaku. I olej. Najpierw przygotuję coś, z czym te tosty chciałbym podać. To też wspomniany wcześniej olej na patelnię. Młody szpinak, który wykładam i dosłownie chwilę tylko blanszuję. Sól, pieprz. Cyk. Ale to rzeczywiście powinno trwać krótko. Skoro mowa o idealnym śniadaniu, no to śniadanie najlepiej zrobione na szybko jest najlepsze, ale szybko nie zawsze znaczy po łebkach. Patelnia na bok, ale garnuszek. Niech się grzeje. Ale niech się grzeje też z odrobiną tego cebulowego oleju. Do tego masło. Pamiętajcie, że sos beszamel, który za moment zrobię, możecie zrobić sobie wcześniej. Trzymać go w lodówce i zimny układać na tosty od razu. I to jest właśnie sekret. Ale co powiecie na beszamel, który będzie z automatu doprawiony? Mały ząbek czosnku od razu do tej mieszaniny masła i oleju. Prażę go, ale nie przypalam. Żeby uwolnić jak najwięcej aromatu, dodaję szczyptę gałki muszkatołowej. O właśnie. Teraz dajemy łyżkę mąki. To jest zasmażka klasyczna, doprawiona od razu. Natomiast zrobienie takiej zasmażki nie polega tylko na wymieszaniu z roztopionym masłem. Polega też na dobrym jej wysadzeniu. Wysadzeniu, czyli gotowaniu. Żeby ona nabrała też przyjemnego aromatu. Musimy ją naprawdę dobrze wysadzić, ale już szykuję zimne mleko, ciepła zasmażka, dobrze wymieszane i zagotowane. Każda mąka, jaką dodajecie, zupełnie inaczej zagęszcza beszamel. Możecie zawsze tego zimnego mleczka troszkę dolewać. Inną rzecz jednak koniecznie trzeba zrobić po takim dokładnym wymieszaniu, kiedy nie ma już grudek, trzeba chwilę podprażyć, ale przy okazji doprawimy go. I do tego potrzebny jest mi składnik, który przywiódł mnie tutaj. Ser carski. Oprócz tego, że trafi on do środka, do tostów, to też sam beszamel możemy takim serem doprawić. Zależy mi na tym, żeby ten beszamel razem z serem stanowił naprawdę porządny dodatek, więc do środka. No dobra, troszkę mleka zawsze możecie dolać na każdym etapie do takiego beszamelu, nawet po wymieszaniu z serem. Musi być też puszyste i mleko pomaga nam uzyskać tę puszystość, bo możemy taki beszamel podbić. Cebulka do środka i mieszamy. No i to jest, moi drodzy, beszamel na miarę dobrych tostów. Chleb, kromeczki. I teraz nie za grube, 1, maksymalnie do 1,5 cm. Kromki nie mogą być za grube. Najpierw beszamel na jeden i drugi kawałek. Teraz kawałki sera carskiego. To jest jedna z tych rzeczy, którą chyba wszyscy kochamy. Być może nawet z czasów dzieciństwa. Ale ja pamiętam jeszcze jedną rzecz, którą robiłem kiedyś na kuchni Lidla. Link po mojej prawej stronie, jeżeli szukacie inspiracji. Jeśli chodzi o ser smażony z sosem tatarskim. Porządna dawka kalorii. Przyjemnych. Szpinak. Każdy kawałek mięska, wędlinki czy warzywek może być tutaj zanurzony. Ser był z jednej strony, ser będzie też od góry. Przykrywamy? I a propos sera, żebyście wiedzieli, dlaczego ten ser dzisiaj w odcinku i dlaczego tak go zachwalam, po mojej prawej stronie link u dostawcy. Z mojego ukochanego geograficznego, zaznaczam to bardzo wyraźnie, Podlasia. Dlatego ten ser dzisiaj na tapecie. Powrotem patelnia, ta sama przed chwilą, na której smażyłem i szpinak, i cebulkę. Chleb zrobi się chrupiący, temperaturka dojdzie do sera. 2 minutki z jednej strony, 2 minutki z drugiej strony. Z tej strony wam pokażę. Tak wygląda idealny śniadaniowy tost z serem. Pożyczę siana, moje dzieciństwo. Jeżeli chcecie poznać mnie lepiej, to tak jadałem właśnie kiedyś śniadanka, przeważnie obiady. Cyk, chrupiący chlebek i przyjemny w środku tościk z serem. To lubię w kuchni. Proste rzeczy są zawsze najfajniejsze. Spróbujcie sobie zrobić i dajcie znać w komentarzach. Być może macie lepszy pomysł na dodatki do sera, do kanapki z serem. Obiecuję, że zrobię, jak napiszecie.